Dziś jest czas czynów, a nie słów. Dlatego też chciałbym jak najszybciej oddać głos panu profesorowi Berczyńskiemu, przewodniczącemu Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, która została powołana do zbadania, ponownego zbadania, albo może wreszcie zbadania tragedii smoleńskiej, a także później dorobkowi tej, dotychczasowemu dorobkowi tej komisji, na który się składa dziesiątki, wręcz setki analiz, eksperymentów, doświadczeń robionych zarówno w Polsce, jak i za granicą we współpracy z najlepszymi uniwersytetami i instytutami specjalistycznymi zajmującymi się badaniem tragedii, katastrof samolotowych. Chcę serdecznie podziękować temu zespołowi, który nad tym pracuje, zwanym podkomisją. Chcę przede wszystkim podziękować wszystkim tym z Państwa, z mediów, ze środowisk naukowych i politycznych, którzy nigdy nie stracili nadziei na to, co najważniejsze, na to, że dotrzemy do prawdy, co naprawdę, co w rzeczywistości zdarzyło się w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku. Jak wyglądał prawdziwy obraz tej tragedii? Z przykrością trzeba powiedzieć, z żalem i wstydem, że te instytucje państwowe, które po 10 kwietnia 2010 roku tym się zajęły, nie dopełniły swojego obowiązku. Nie dopełniły najbardziej podstawowych swoich obowiązków. Ale też, żeby być uczciwym, żeby nie obarczać ludzi, którzy na to nie zasłużyli, trzeba jasno powiedzieć, że decyzje w tej sprawie miały charakter polityczny. Wystarczy powiedzieć, że fundament, jakim jest w każdej takiej sytuacji, akt powołania, powołanie Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego został zrealizowany dopiero 5 dni po katastrofie. Ówczesny minister obrony narodowej, do którego obowiązków to należy, nie powołał Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Zrobił to dopiero 15 kwietnia. W związku z tym dziwienie się, że ludzie, którzy tam zostali wysłani, nie mieli pełnomocnictw i możliwości zbadania tej katastrofy, tych w pierwszych momentach, najważniejszych momentach, nie powinno ich obarczać odpowiedzialnością, lecz tych, którzy zdecydowali się, żeby ich wysłać bez żadnych pełnomocnictw, a w międzyczasie przyjąć warunki rosyjskie, które oddały całe to postępowanie w ręce rosyjskie. Dzisiaj jest rząd polski, który podejmuje się tego zadania. Dzisiaj mamy zaszczyt Państwu przedstawić pierwsze wyniki badania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego powołanej do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej, którą kieruje pan profesor doktor inżynier Wacław Berczyński. Dziękuję bardzo.